Dzisiaj tego nie ma i chyba szkoda. Dawniej, żeby zdobyć jakąś wiedzę, na przykład trzeba było pójść do biblioteki, wypożyczyć książkę, znaleźć. Dzisiaj otwierasz przeglądarkę, wpisujesz hasło i w sekundę, a w zasadzie w ułamek sekundy, masz wiele informacji. To, że tylko jest zweryfikować, porównać i tak dalej, to też Cię nic nie kosztuje. A jak Cię nic nie kosztuje, to przestaje być to ważne. Teraz modne są poradniki szybkiego czytania, kursy czy szybkiego czytania. Niektórzy ludzie chcą szybciej czytać, nie? Ja sobie zastanawiałem się, czy nie warto by wydać poradnika, jak wolno czytać. Na przykład w starożytności ludzie czytali zawsze głośno. Jak czytali głośno, to musieli siłą rzeczy czytać wolno. Ale może więcej myśleli o tym, co czytali. Czy potrafimy hamować? Czy potrafimy się zatrzymać? Jest taka bardzo stara piosenka, starsza nawet niż ja, która ma w refrenie takie słowa: zatrzymaj się na chwilę. I ja chciałbym Was zaprosić do takiego pewnego, bardzo prostego eksperymentu. Spróbowałbym, choć rzecz to jest pewnie nierealna, tylko biorę Was pod włos, spróbować zatrzymać drugą cenę. 10 minut. Nie, 10 minut. Może to 10 minut. Człowieku, 10 minut. Spójrz na zegar. Tu są cztery proste zwrotki. Te cztery zwrotki trochę dłuższe dalej. Posłuchajcie. Mówię, piosenka stara, taka trochę archaiczna. Ja gdy prowadziłem szkołę, gdy będę prowadził jeszcze szkołę może w życiu, nikt tego nie będę już uczył, bo taka dla mnie trochę przestarzała w swojej melodii, w swojej takiej wymowie, ale treść i słowa miejscami są bardzo, bardzo pasujące do tej katechezy, więc postanowiłem ją wziąć na te nasze spotkanie. Posłuchajcie, a potem za chwilę z Was każdy spojrzy ten tekst. Szumią łany zboża, gra wiatr na jeziorze, śpiewa ptak radośnie, Bogu, co go stworzył. Zatrzymaj się na chwilę, odetnij pięknem świata, zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata. Zatrzymaj się na chwilę nad tym, co w sercu kryjesz. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz. Pędzi całe miasto, skrzytają tramwaje, wszystko chcesz uchwycić, a pustka zostaje. Nigdzie się nie ma czasu, każdy goni szczęście, na później zostawia to, co najważniejsze. Jedną małą chwilę zawsze znaleźć możesz, odejść z gwaru życia, spojrzeć w serce Boże. A wyzwanie, które chcę Wam rzucić, to polegało na tym. Każdemu daję ten tekst. Proszę nie wiedzieć go, nie zginać, nie rysować. Przyda się jeszcze może w jakiejś klasie. I tak. Przygotuję zegarek. Mam się już na bank. A kiedy, nie? Słuchajcie, chciałbym, żeby to wyzwanie, ten eksperyment polegał na tym, by za chwilę na mój start rozpoczęło się 5 minut, 4 zwrotki lewe, 5 minut zatrzymania się na chwilę. A 5 minut to może być nazwać chwilą po najbliższym życiu. I spróbujmy zobaczyć, czy w czasie tych 5 minut będziecie potrafili się zatrzymać. Czy Wam się to uda? Czyli prosimy, żeby się powstrzymać od rozmów, od komentarzy, od śmiechu, od więcenia się jakiegoś niepotrzebnego, od jakiegoś rozglądania się po klasie. Oddychać można. I zobaczymy, czy Wam się uda, czy się nie uda. Czas tak. I pomyśl o tych słowach. Chyba eksperyment po 4 minutach, jak ktoś się wyszedł, czy nie wyszedł, nie wiem. Się aż popłakali. Popłakali, osmakali. Znaczy może gdyby ten pies nie nas czekał, to może gdyby tak jak tam ale słuchajcie, tak czy inaczej,
eksperyment, daj tu eksplorację zwrotną. Halo? Mogę? Ten eksperyment daje pewną inspirację zwrotną. Choćby taką bardzo proste stwierdzenie. Nie jest łatwo zatrzymać się na chwilę. Nie jest łatwo wyhamować. Bo jakieś bodźce, bo jakieś zakłócenia, bo coś, bo nuda, bo nie wiem co. Nie jest łatwo zatrzymać się na chwilę. A jak nie potrafisz zatrzymać się na chwilę, nie potrafisz hamować, jeżeli ulegniesz takiej szybkości, to zobacz, sam to stwierdziłeś. Narażasz się na stres, na choroby, na zanik więzi międzyludzkich, na niedostrzeżenie ważnych rzeczy. Żeby jeszcze potrafił was przeczytać. Ale sami pamiętacie, do czego doszliście w tej pracy w grupach. Pohamujesz się? Masz okazję ocaleć. No nie wyrazy. Ale jeżeli poddasz się w takiej presji, takiemu pędowi do szybkości, to może się dość wyskonać. Ale słuchajcie, nie chcę kończyć tą myślą, zatrzymać się na chwilę. Nie chcę też kończyć tym, co powiedział Owsiak, co się denerwuje, szybkość. Szybko poznają, szybko widzą, szybko oceniają, także szybko rezygnują. Choć uważam, że to jest celne określenie waszego pokolenia. Chcę zakończyć inną myślą. Znowu zagadka. Jeżeli jest reportaż w telewizji, wypadek samochodowy, to wiadomo, raz reporter, kamera, jakiś inspektor ruchu drogowego, czy ktoś tam. Pytają go, panie inspektorze, jaka jest wasza przyczyna wypadku, to co się wtedy odpowiada? Tak stanę. Ale jeszcze tak wygląda, to nie jest. Prawdopodobnie się tak się dzieje. O właśnie, prawdopodobnie kierowca nie wysłał prędkości do warunków jazdy. To jest takie sakramentalne. I tą myślą chciałem zakończyć tę katechezę, prosząc was, czy proponując, bo czy to wejście, czy to jest pojawia, dostosuj prędkość do warunków jazdy. Z tym, że zauważ, zarówno prędkość, jak i jazdę ująłem w cudzysłów. To nie chodzi o samochód, nie chodzi o motocykl, nie chodzi o drogę, tylko o coś bardziej życiowego. W ogóle o twoje życie. Żyjesz, czyli jedziesz. Więc dostosuj prędkość tego życia do warunków jazdy. Żeby ci nie wyrzuciło na zakręcie. Żebyś czasem nie przed taką sytuację, w której się już nie pozbierasz.